Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Konrad Kapucin, a to są rady Konrada. Dzisiaj sobie zrecenzujemy te oto moje nowe okulary, ponieważ stare mi się połamały, no i musiałem sobie po prostu kupić nowe. Opowiem o wadach, zaletach i ogólnie o wszystkim, jeśli chodzi o te okulary. Pamiętajcie, by zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję, by rady Konrada pojawiały się częściej. A więc zaczynajmy intro! Kiedy wstajesz rano i problem się zaczyna, posłuchaj rady Konrada Kapucina. Na początku chciałbym wam powiedzieć, kochani widzowie, że bardzo się cieszę, że znowu tutaj jestem. Dokładnie. No, ale przejdźmy do recenzji. Pierwszą zaletą tych okularów jest to, że jak pierdolniesz o ziemię, to one się nie połamią. Widzicie? Nie widzicie, bo nie widać podłogi, ale zaraz wam pokażę. O, zobaczcie, nie ma ani jednej rycki tutaj, ani nic. O, po prostu cudownie, nie? Kochani widzowie, drugą zaletą jest to, że one tak szybko się nie brudzą. Nie osadza się na nich ani kurz, ani odciski palców. Praktycznie więcej przez nie widać niż przez tamte. Trzecią i najbardziej charakteryzującą wadą jest to, że to działa jak lustro. Tamte też działały jak lustro, ale takie ciulowe, a te działają jak prawdziwe lustro. Wiecie, patrzycie rano, coś ciebie boli na twarzy, patrzysz, masz wielkiego pryszcza na mordzie, nie musisz używać lustra, patrzysz sobie na okulary, bang, masz już lustro. Inna sytuacja. Twoja dziewczyna stłukła lusterko. Musisz się wymalować do pracy. Ma krzywo kreski zrobione na przykład. Patrzy się w twoje okulary, w moje okulary w tym przypadku. Konrad Kapucin daje jej swoje okulary jako lustro. Patrzy, kurwa. Mam nierówne kreski. Albo inna sytuacja. Szykujesz się na jakiś bal, na jakąś imprezę, cokolwiek. Nie masz lustra w domu. W czym się przeglądasz? W okularach kapucinowych. Nie mam dzisiaj przy sobie kapuciny niestety, ale mam za to orężadę jurajską. Carrefour mi oczywiście nie zapłacił za to. A, jeszcze jedna sprawa. Same zalety tych okularów są, nie? Wiecie, co jest jeszcze lepsze? Że te okulary są właśnie z Kerfa i Kerf mi nie zapłacił za promocję tego, także trochę to zepsuliście, kerfiarze kotarscy. Tak więc pamiętajcie, te trzy zalety tych okularów weźcie sobie do serca, ponieważ warto je kupić, będziecie jak ja, popijając sobie kapucinę, keczupinę z moim kuzynem Norbertem. Polecam, naprawdę polecam bardzo te okulary. Tymczasem dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeśli byście chcieli więcej, to zostawcie łapę w górę, zostawcie suba i dobijcie te 1000 subów Nikodemowi, bo on mi tutaj płacze, że on nie ma kontentu i musiał mnie zaprosić na kanał, żeby cokolwiek tutaj było. Zostawcie suba, bo będzie konkurs na 1000 subów. Trzymajcie się ciepło, na razie, siema!